Cześć, słuchajcie kochani, witam serdecznie. To jest ostatnia część całego kursu. Dzisiaj zajmiemy się przygotowaniem i powieszeniem wystawy. Opowiem Wam, dlaczego wybrałem takie fragmenty pracy, dlaczego tak będę barwił te obiekty z gipsu. No i opowiem Wam też trochę o kompozycji. Naszą wystawę będziemy aranżować tu na tej ścianie, ten narożnik dotąd. I pokażę Wam na tym małym przykładzie, co można uzyskać, jak można wygenerować przestrzeń, żeby zacząć ciekawić i przekazać dokładnie to, nad czym pracowaliśmy przez te 3 miesiące. Ok, dobra, to startujemy. Za chwilę przestawię kamerę tutaj, żebyście widzieli, co będę robił. I no, ustawienie kamery dzisiaj będzie się zmieniało. Będzie raz stół, raz ściana, później całość, pomysza. Zobaczycie, wszystko będzie na filmie. To startujemy. Zaczniemy tak. Zabarwimy najpierw sobie, dokonamy selekcji, zabarwimy sobie, słuchajcie, gipsy. Rysunki odkładam na bok. Na chwilę. O. Dobra. I teraz tak. To, na czym mi zależy. I o czym Wam mówiłem, linia serca, ten pułap. Chcę utrzymać jedną linię w całej kompozycji i aranżacji tej naszej mini wystawy. Więc wymyśliłem sobie coś takiego, że zawieszę serce, zawieszę w przestrzeni na lince. Dodatkowo na ścianie zamontuję odlew swojej dłoni i formę swojej dłoni. Tylko te 3 elementy będą rzeźbiarskie. Z tego rezygnuję, bo po prostu mając tak niedużą przestrzeń, lepiej pokazać, słuchajcie, mniej, a bardziej zakomponować, lepiej to zakomponować, lepiej, bardziej krytycznie wybrać pracę, niż pokazywać wszystko, jak się ma, bo to jakby to nie tędy droga. Więc to wywalamy. Sam się rozpada. To nas nie interesuje. I teraz tak. Ja sobie wymyśliłem, że odlew swojej ręki zabarwię dotąd. Jakimś tam położę. A gotową formę. A odlew swojej ręki zabarwię z kolei od połowy w górę. Żeby to w miarę sprawnie zrobić, użyję wiatra z wodą. Słuchajcie, zaraz to wszystko zobaczycie z bliska, przestawię kamerę, tak jak zawsze to robiłem. No i będziecie widzieli stół, ja będę Wam opowiadał o tym, co tutaj robimy. Później przejdziemy do aranżacji całej tutaj wystawy za moimi plecami. Dobrze, teraz tak, tutaj to jest nasze stanowisko pracy. O co mi chodziło? Zobaczcie, mamy wiadro wody, odrobinę wody, żeby uzyskać równą linię i nie malować tego ręcznie. Mi zależy na tym, żeby ta linia była tutaj bardzo prosta. Ja po prostu zanurzę to w brudnej wodzie, zostanie ślad i wtedy zamaluję na czarno. Podobnie postąpię, słuchajcie, z tym i tak samo z sercem. Najpierw sobie dodamy do tej wody, bo tutaj mam trochę czarnej farby. No. Zobaczcie, coś takiego nam się tutaj zrobiło. O, dobra. I teraz tak. To będzie tak. To będzie tak, czyli to zanurzę tutaj. Zobaczcie, mam ślad. Widzicie? O to chodziło. To tu.
teraz przywiążę linę, którą wspominałem. Przywiążemy tutaj dookoła serca. Nasze serce na sznurku. Coś mi tutaj zaatakowało, nie tak jak trzeba. Aha. O, to w ten sposób będę chciał zawiesić, ale też zależy mi na tym, żeby tu była ta linia, więc sobie tak jak to będzie wisiało, zanurzam w wodzie. O. Mam ślad. Dobra. Wodę odstawiam. Teraz będziemy malować. Farba, pędzel. O, i teraz słuchajcie, mają zaznaczone. Możemy sobie precyzyjnie zamalować nasz odlew. No i teraz całość tutaj na czarno. Tak to właśnie będzie wyglądało. Uwadnię wszystko. Malujemy na czarno. Z tyłu również, bo jest to ważne, żeby być uczciwym względem siebie, że nie tylko tam, gdzie widać, ale tak naprawdę to jest obiekt przestrzenny i on jest z każdej strony do oglądania. O. Dobra. To sobie schnie. Teraz zajmujemy się tą formą. I teraz malujemy sobie elegancko tę część na czarno.
dokładnie wszystkie elementy. Słuchajcie, w sztuce jest tak, że tak jak wcześniej opowiadałem o tym, że mam taką koncepcję, że tam właśnie linia serca, gdzieś wszystko gdzieś jest uzasadnione i wytłumaczone, ale też musimy sobie zostawić przestrzeń na tak zwaną wolną wolę, wolną interpretację. Chodzi o to, że po prostu trzeba być też otwartym na to, co podpowiada umysł i gdzieś nasza wrażliwość. No, w tym momencie mi przyszło do głowy, żeby zrobić właśnie takie dwukolorowe te obiekty. Wydaje mi się, że one będą ciekawie wyglądały. Też musimy zaufać jakby własnej intuicji artystycznej. Na tym polega piękno sztuki właśnie, że jest w pewien sposób też nieprzewidywalne. Obrazy pojawiają się w głowie, w wyobraźni. No i cała rzecz polega na tym, żeby pracować dotąd, aż to przerzucimy na jakieś medium, nie wiem, na papier, na płótno. Rzeźbimy, robimy instalację, cokolwiek. O, widzicie? To jest moja... Tak, i to samo robimy teraz z tym sercem. Najpierw dookoła, tam gdzie jest ślad wody. O. Widzicie? Później resztę. I mamy ładnie pomalowane tę część serca. O, cyk. Dobra, to odkładamy. To nam wysycha. Rysunki, grafiki. Przyjrzyjmy się, co tutaj mamy. Tutaj mamy tę naszą linię, pamiętacie? Tę naszą linię, którą rysowaliśmy na poziomie serca. I ja na tym się skupię. Chcę ten rysunek powiesić na ścianie na tej samej wysokości, ale z wykorzystaniem narożnika. Za pomocą taśmy. To jest najprostszy sposób. Ale w tym celu muszę wyciąć tutaj takie zamki. O. Co jakiś czas wycinamy coś takiego. Jak nakleimy tu pasek taśmy, będziemy mieli równo, a w tym miejscu nam się przyklei do ściany. Samo robimy z drugiej strony. Dobrze, jest w tych samych miejscach, wtedy nam się równo ta trasa przyklei.
na końcu mamy ten. Teraz o co mi chodziło? Zobaczcie. Bierzemy kawałek taśmy. Naklejamy w tym miejscu. O. A z tej strony ona zostaje klej i to nam się przyklei do ściany. Widzicie? O to chodziło. O. O. To samo tutaj. Czyli od razu sobie, słuchajcie, przerwać. Żaden problem, to każdy sposób jest dobry, który prowadzi do naszego celu. Samo tu zrobimy. O. Idziemy dalej. Jeszcze tu nam zostało. Przerywamy. Zobaczcie, o to właśnie chodzi, żeby to w ten sposób, widzicie, przykleić. Ale nie przyklejamy do stołu, nie? Tutaj zostaje taśmy. Tu to samo. O, dobra. I mamy coś takiego. I teraz musimy sobie zmierzyć mniej więcej tutaj. To jest ten nasz punkt. O, tu sobie nawet przykleję to jak taśmy. Zobaczcie. To jest ta wysokość, na której wieszamy pracę. A tę pracę wieszamy tutaj. Tylko ją powiesimy sobie do góry nogami, żeby jeszcze zaciekawić widzę. O. Nie widzieliście tego, ale słyszeliście. Ten, widzicie, ten rysunek powiesiłem teraz tutaj na ścianie. Zależało mi, żeby zbudować coś w rodzaju kliszy filmowej, czegoś, co się dzieje w czasie. I to, jak pamiętacie, nasz rysunek i cały proces, to miało miejsce w czasie. Jakby cały czas on się zmieniał, zostawialiśmy ślad, kolejny nastrój, kolejna emocja, kolejny ślad. To jest jedna część naszej kompozycji. Druga część, drugą częścią to są te dwa rysunki jeszcze. Ten. Gdzieś go zakomponujemy zaraz tutaj. No i jeszcze ten. Zobaczymy, co z tym zrobić. Za chwilę przestawię kamerę. Dobra, teraz słuchajcie tak, powiesiłem to. Tak jak wam pokazywałem tam na te taśmy. Tutaj przygotowałem sobie dwa punkty do powieszenia naszych rzeźb. Pierwszą rzeźbą, którą powiesimy, jest ta nasza rzeźba. Pamiętacie w odcinku, jak robiliśmy odlew? Ja tutaj wkleiłem taki drut. Od razu, jakby gips był mokry, wkleiłem ten drut. Dzięki temu, zobaczcie, mam za co to powiesić. Mamy kolejną część kompozycji i to mniej więcej, o, widzicie? Chodzi o te linie. Cały czas jest ta linia serca. Ona nam tutaj ładnie się komponuje. Do tego na pewno chcę wykorzystać jeszcze te dwie
te dwie prace, te dwie grafiki, ta jest bardzo ładna. I myślę, że możemy wykorzystać tutaj narożnik. O, zrobimy to w ten sposób. Tutaj mamy, zobaczcie, tutaj mamy naszą linię. Ja sobie to wykorzystam tutaj właśnie w taki sposób, żeby to nakleić na narożniku. O, widzicie? Z tym, że... O tak. O. Zobaczmy. Musimy zrobić te nacięcia, tak jak Wam pokazałem przy tamtej pracy, też pokazywałem, tutaj potrzebuję też takie nacięcie, które umożliwi mi przyklejenie tego do ściany. Dobra, teraz widzicie tutaj mniej więcej kompozycję taką. To wszystko tak. Myślę, że możemy to tak zostawić. Do tego dodamy jeszcze sobie moje serce, które wyrzeźbiłem. Które ma tutaj, ale to zawiesimy tu z przodu. Za chwilę zatrzymam kamerę, zawieszę to na haku, uruchomię i będziemy rozmawiać dalej. Będę opowiadał dalej. Słuchajcie, teraz mamy praktycznie gotowy pokaz, gotową wystawę. Teraz Wam opowiem o decyzjach, tak naprawdę. Zobaczcie, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery i obiekt wiszący, pięć obiektów. Na tak małej przestrzeni zakomponowaliśmy całą, zmieściliśmy całą koncepcję naszą. Tak naprawdę wszystko to, o czym mówiłem wcześniej, ta linia życia, zostawianie śladu, emocja, ciągnięcie tych emocji, zmiana emocji w czasie, cały jakby proces obserwacji samych siebie i tego, co się dzieje z papierem, najpierw później z gliną, odciskanie dłoni. Słuchajcie, to są bardzo ważne rzeczy i teraz moja decyzja była taka i koncept, żeby przedstawić to wszystko na takim najprostszym skojarzeniu, czyli jeżeli coś się dzieje w czasie i ma być jakiś zapis, mi pierwsze co do głowy przychodzi film. Dlatego też zdecydowałem się na te czarne tutaj, widzicie takie krawędzie, paspartu, ramy, czy jak zwał, tak zwał, przysłowiowo. Słuchajcie, żeby pokazać właśnie nie tyle dokładnie perforację kliszy, starej kliszy, bo teraz wszystko jest cyfrowe, ale tej starej kliszy filmowej czy fotograficznej, ale właśnie tylko zasugerować, że to jest coś, co się dzieje w czasie, żeby naprowadzić odbiorcę na mój tok myślenia, żeby na tyle sugestywnie to pokazać, żeby ten odbiorca spojrzał na to i stwierdził, o, naprawdę, to wygląda jak czarno-biały film. I spójrzcie, naprawdę przyjrzyjmy się chwilę. Zobaczcie, to wszystko zaczyna wyglądać jak film, jak kadr z filmu, jak po prostu rozciągnięte coś, co miało miejsce w czasie. Na tym nam zależało. Drugą sprawą są nasze odciski, one są odwrócone. Ja zrobiłem to mocno intuicyjnie, nie ma tutaj w tym
jakiegoś konkretnego zamysłu. Generalnie bardziej zależało mi na tym, żeby pokazać wam jakby dwie strony. Jest pozytyw i negatyw, czyli ta forma, w której wmiataliśmy, właściwa rzeźba, ściągnięty negatyw i forma właściwa odlana z gipsu. Jakby dwie strony, jak dualizm, dwie skrajne emocje, powiedzmy tak w cudzysłowie. O to mi chodziło właśnie. Stąd też jest, jedna jest odwrócona, druga jest nieodwrócona. Jakby starałem się wam pokazać spójność całej wystawy i wszystkie te emocje, które są związane właśnie z sercem, z nastrojem, raz jest dobry nastrój, raz zły, to są dwa skrajne punkty. Dlatego też to wszystko jest podwracane o 180 stopni. Tutaj mamy serce, które jest też zamalowane do połowy. Jak widzicie, kamera jest tak ustawiona, żebyście złapali dokładnie te linie serca, które wam mówię. Kolejną rzeczą, którą chcę wam powiedzieć, to jest sprawa selekcji i dokonania selekcji, dokonanej selekcji przeze mnie, którą widzicie tutaj na ścianie i na tym. Zobaczcie, ile godzin spędziliśmy rysując, opowiadając, rzeźbiąc, robiąc formy, wycinając to wszystko, a tak naprawdę finalnie pokazujemy tylko ułamek, ale to jest ten ułamek, który nie powstałby, gdybyśmy nie zbudowali tej całej całości. To są ważne rzeczy, że kiedykolwiek zobaczycie jakąkolwiek pracę sztuki współczesnej w jakiejś galerii, muzeum, gdzie i ona będzie wam nie do końca może być dla was zrozumiała, spróbujcie postarać się wejść w świat artysty, że tak powiem, i spróbujcie po tym przykładzie będziecie widzieli, ile pracy, jaki nakład, jak dużo pracy, jaki nakład energii został spożytkowany na to, żeby taką pracę, a nie inną przygotować. Być może ten obiekt, który widzicie w muzeum, jest jednym z setki na przykład obiektów, które nie pasowały z jakiegoś powodu. Tu starałem się wam przybliżyć ten proces, żebyście też weszli troszkę bardziej nie w samą naukę rysowania, ale żebyście podążali za obserwacją i za tym, co zostawiają wasze emocje na papierze, czy w glinie, czy w jakimkolwiek innym materiale. Generalnie na tym najbardziej zależało. Mam nadzieję, słuchajcie, że cały kurs wam się bardzo podobał. Dla mnie to było szalenie ważne i bardzo się cieszę z faktu, że mogłem się z wami podzielić swoim doświadczeniem. Mam nadzieję, że powstaną jeszcze kolejne inne kursy, oczywiście z zakresu sztuki współczesnej. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję i życzę miłej przygody ze sztuką. Na razie.